I budowaliśmy tam skocznię, wiesz, zaczynała się jakaś mały szamania, te rzeczy. Ja tam nie było klubu, nie miałem możliwości, wiesz, no jesteś we Wrocławiu, niby są górki, była skocznia we Wrocławiu kiedyś. No. Nie było możliwości i gdzieś mi umknęła taka, wiesz, radość, nie? No ale lepiej później niż wcale. A to przecież nie musiałby być tak zamknięty sport. Każdy mógłby spróbować takiego latania tylko. Tylko, że u nas trzeba się trochę bardziej postarać. Zawsze się marzyło o tym, żeby zaliczyć taką skocznię jak Duża Krokiew, zaliczyć skocznię 100-metrową i wtedy człowiek taki się czuł spełniony, że jak już skoczył na takiej skoczni większej i w miarę bezpiecznie, i w miarę dobrze technicznie, no to się w jakiś sposób, jak pan pyta, to się czuł już spełniony, nie? Idąc coraz to na większą skocznię, to jest większe przeżycie, są większe szybkości, jest wyższy lot. I no, są takie wrażenia, które zapamiętuje się do końca życia, bo jak sobie przypominam niektóre skoki, na przykład udane, bardzo udane, to człowiek, jak miał w formie się jeszcze było, to człowiek w powietrzu potrafił myśleć, potrafił to przeżywać i to do dzisiaj zostają takie skoki. W Planicy skakałem pierwszy raz na 120. Chłop jechał przede mną, ja się patrzę, on wylatuje, jakoś tak, a tam wielka sraka, bo tam jest, się leci nad ziemią tak wysoko, że ja nigdzie tak wysoko nie leciałem. No i musiałem skoczyć po nim, ale byłem odważny i skoczyłem rekord życiowy, wówczas wynosił 123 metry. Wtedy 123 metry to było dla mnie takie, jak dzisiaj dla takiego krafta może być 260 metrów. A dla mnie? 37, celujemy. Wycelujemy to. To są narty właśnie zrobione pod tę odległość. Tak jak w Formule 1 pod każdy tor sobie modyfikujesz bolid, tak tutaj trzeba zmodyfikować narty w odpowiedni sposób. I know where this 37 meters come from. It's the Belgian record taken by me. Ambitious. Oh shit. 36. 36? Yeah! Today's the day! Woo! Hey, dickhead! You nervous? No. The idea to break the Belgian ski jumping record originated from the Flemish television show Tom Testosteron. In this show, Belgian television personality Tom Waes tried to jump from the big ski jumping hill in Garmisch-Partenkirchen. I jumped into my car, headed to Austria with only one mission, breaking the Belgian ski jumping record. It was an incredible feeling to be part of this story, to be part of this project. We started on the, like the kids on the K15, and then every day we drove to another hill. So we had 10 days and 9 different hills. So it was a very, very tight timetable. I knew that if I jumped from a hill this high, one of two things was going to happen. Either I would break the record or I would break my bones. I had never jumped a record in practice and I only had 2 chances to break the record. But Danny knew how to push the right buttons and sometimes he lied to me to get me in the right state of mind. I would lie if I would say I was completely sober for a second jump. It was full of people and all cheered Jino because the speaker said, "Now Jino Farinon from Belgium record holder after the first round," and
it was just amazing. The whole crowd screamed for Jeno and cheered him up. The sport is not really accessible for amateurs who wants to start later in life, but I can really recommend this experience to everyone. Myślę, że skoki mogłyby być dużo bardziej powszechniejsze, no ale jest właśnie to, że trzeba pogłębić infrastrukturę i też poszerzyć już niekoniecznie o te duże obiekty, ale chociaż o takie małe, żeby ktoś mógł spróbować. W Polsce jest wiele osób, które faktycznie chciały spróbować skakać, ale nie zawsze miały możliwości. Nawet znam jedną osobę ze świata fitness i kulturystyki, która zawsze marzyła o tym, żeby skoczyć, ale też nie miała do tego możliwości. Jak najbardziej jestem za tym, żeby też poznać jakąś chociaż namiastkę tego, jak to wszystko wygląda. Warto dać tym osobom chęć spróbowania, a może się okaże, że z tych osób, co kiedyś mogły spróbować, a nie spróbowały, mogły wyjść naprawdę no, gwiazdy tego sportu. Nie będzie przesadą powiedzieć, że ruch skoków amatorów w Polsce to jest pewnego rodzaju fenomen. Od 20 lat właściwie na terenie całego kraju mamy do czynienia z pewnymi inicjatywami, w których młodzież buduje różnego rodzaju lepsze bądź gorsze obiekty. Na pewno wspomniałbym o skoczni w Sułkowicach, która była o rozmiarze 25 metrów, na których pierwsi śmiałkowie skakali już na nartach skokowych. Godna uwagi jest też skocznia w Dukli, charakteryzowała się bardzo wysokim lotem. Poza tym świetny obiekt powstał również w Jaworniku za Krakowem, także w Czernicu. Skocznia może niewielkich rozmiarów, ale doczekała się nawet materiałów telewizji. No i nie możemy zapominać o Strachocinie. Obiekt, który cały czas się powiększa, nabiera kształtów, na którym już odbyły się bardzo ciekawe zawody i na którym da się już skakać ponad 30 metrów. Czekamy na prezesa i rozpoczynamy konkurs. Może podetam, bo... Konkursie skoków na małej skoczni. Pierwsze miejsce Daszek Marian. Drugie miejsce Daszek Wacław. Trzecie miejsce Radwański Józef. Czwarte miejsce Mogilanny Piotr. Trochę się tutaj pozmieniało. Ciekawe, czy ludzie, którzy wtedy skakali, poznaliby dziś to miejsce.
od zawsze tutaj poprawialiśmy skoki. Pamiętam te dni, gdy z bratem pokonywaliśmy kilometry od wioski tutaj do skoczni, gdzie śniegi były dość wysokie. Myślę, że to jest właśnie to zakochanie w skokach tych przełomu lat 2000. To było coś pięknego. Też chcieliśmy na ten wzór tą skocznię urządzić, żeby ona troszkę też nawiązywała do tych starych pięknych lat dominacji Małysza. Z tego co pamiętam, w 2013 roku jesienią przyszliśmy tutaj z kolegą, zaczęliśmy kopać na dole, powiększać tą skocznię. Później też powstawał nasyp tutaj na górze, właśnie gdzie stoimy. Jak to w skokach jest, potrzebuje się więcej wrażeń, chce się coraz dalej skakać i myślę, że właśnie z tego względu pojawiła się taka jakaś iskierka, myśl, po prostu ni stąd ni zowąd. I tak z roku na rok wszystko, co tutaj widać, zostało wykonane z własnych środków. No zeszło nam z tym 8-9 lat. Która to była szybsza? Problemy jak to w życiu, tak i nam zdarzały się. Kopaliśmy na dole, poszerzaliśmy zeskok. Okazało się, że niestety idziemy za blisko gruntu, a pół metra pod tym gruntem biegną już rury wodociągowe. Kiedy właściciel działki się o tym dowiedział, musieliśmy to wszystko przysypywać i nieco zmodyfikować nasze plany. I przesunęliśmy wtedy naszą skocznię nieco w prawo, kilka metrów. Czasami przed zawodami udało się nam zebrać większą grupę osób, ale generalnie właśnie to były 2, 3, 4 osoby stałe, które wykonywały te prace. Myślę sobie, że jestem po prostu dzieckiem Małyszomanii. Bo po prostu kochaliśmy to. Skocznie amatorskie, na których odbywały się zawody, to m.in. Lublin, na skoczni Krokiewka, na pięknej skoczni drewnianej. Odbywały się ciekawe zawody z udziałem wielu zawodników. Natomiast chyba na największą skalę w Polsce zawody amatorów odbywały się na skoczni w Skawicy, województwo małopolskie. Rozgrzejcie się, kurcadzio, trzeba się rozgrzać, bo nie będziemy tu wiecznie stać. Kochani, witamy z wszystkich zawodników, jest Ceros, tak jest, zawyjcie syreną, zawyjcie, hej! W kategorii drugiej, kochani, będą zawodnicy w wieku od 17 do 24 lat. Zaczynamy do 16 lat, tak, kochani, kto do 16 wychodzimy do góry, a reszta niech idzie się grzać przy ogniu, przy tym ognisku, co się tam dymi, no i sędziowie sędziować. Będziemy zaczynać na Skawicy te skoki powoli. Brawo do niego! 20,5 metra. Zaczęła się historia od 2004 roku, jak pojechaliśmy do Podszkla na zawody do naszego przyjaciela. Ci nasi chłopcy skakali, o, było ich aż tylu, na przykład, widzi pan? Tak im się to bardzo spodobało, że postanowił tu mój przyjaciel Kaziu razem ze swoją ekipą po prostu stworzyć u nas w Skawicy też taką skocznię. Zawsze w Skawicy była taka tradycja, że zawsze młodzież skakała. Zaczęliśmy szukać miejsca i tak się stało, że tutaj Pacyga Bogdan, mąż obecnej sołtycki, który nam podarował działkę. No i przygotował tą działkę, widać, wyciął drzewa, krzaki, przygotował nam pod inwestycję. Z Rady Sołeckiej przekazaliśmy 10 tysięcy na inwestycje, na koparki, na spoje. I tak zaczęliśmy spychać. Pierwsze skoki zorganizowaliśmy niecały rok później. Yes,
pierwsze zawody odbyły się 6 lutego 2005 roku. Zainteresowanie było duże, strasznie było dużo kibiców, bo wtedy, jak pamiętamy, wtedy Mały skakał, wygrywał, więc mała szomania była, także strasznie dużo mieliśmy kibiców. To były takie najbliższe skoki po Zakopanym, to pierwsze. Warunki mieliśmy trudne, bo mieliśmy w busie biuro. Namiocie się przebierali skoczkowie, bo to trzeba mieć swoje były narty. No idziemy, Gośka, wszyscy, o! Nie z tyłu. Chcieliśmy się też rozwijać. Zaczęliśmy nowe pomysły organizować. Bronisław Stoch przyjeżdżał, mieliśmy puchary, mieliśmy podpisane dyplomy, podpisane przez Kamila Stocha. Także był konkurs o puchar Kamila Stocha. 200-300 osób zawsze było, do 400 nawet osób. My samych sędziów mieliśmy, do organizacji nam było trzeba było 20-30 osób. W zeszłym roku robiliśmy tutaj nowe bandy, żeby jakiś to wygląd był fajny. Kilka lat temu zrobiliśmy koncepcję, żeby ten nasz obiekt nie był tylko jedną skocznią, tylko żeby to był cały kompleks. Zrobiliśmy koncepcję skoczni K40, która ma się znajdować właśnie z prawej strony tej. Tu ma być wycięty las i tak leciutko pod skosem ma być zeskok. I cały czas nas nurtuje pomysł, żeby położyć igielit i zorganizować takie amatorskie skoki w lecie. Chyba każdy z nas z tego pokolenia 30-latków, 40-latków teraźniejszych choć raz próbował skoczyć na nartach, oglądając Adama Małysza w telewizorze. No i ja miałem u siebie na ogródku na schodach zbudowaną skocznię. Że nie wiem, czy to można mówić, ale mój kolega tam dwie ręce złamał lądując. No i okazało się, że z 15 chłopaków 10 nie przyszło do szkoły, bo nabawiło się jakieś wypadku podczas amatorskiego skakania i trzeba było zorganizować spotkanie rodziców. Ale myślę, że i tak da się to robić bezpiecznie. Proszę Państwa, numerem trzecim Miłosz Polak! Musi być układ taki, że jakieś te proste rzeczy, które podpowiada ktoś tam, że nogi muszą być napięte, nie robić jakichś głupich przyruchów w powietrzu tego i wtedy na pewno sobie krzywdy taki chłopak nie zrobi, jeżeli tak będzie wykonywał ten skok. I też dla niego będzie przeżycie, bo tak jak ja tłumaczę tutaj, że ja jako zawodnik gdzieś tam dopiero jak 100-metrowy, a dla niego taki skok na 30-metrowej skoczni to jest niesamowite przeżycie. To co ja mówię, jak jako dziecko też doświadczyłem tego. Ja miałem skakać, pamiętam, w Szyrku w Biłej, gdzie to była skocznia taka dla nas, żeśmy zaczynali, gdzie jak ja miałem skoczyć na tej większej skoczni, tej 50-metrowej, to ja całą noc nie spałem, nie? Jako dziecko. I to też pamiętam do dzisiaj, nie spałem. Dla was też są to przeżycia na tych skoczniach 15, 20, 30, bo też już i troszkę lotu jest tego. Tylko mówię, mi się to podoba, tylko wtedy jak widzę takiego chłopaka, który skacze bezpiecznie, który nie musi skakać przecież idealnie technicznie, to nie musi być skok taki, że dopracowany ten, ale jeżeli są nogi wyprostowane, nogi napięte w powietrzu i będzie to bezpieczne, to dla niego też na pewno mu to będzie przyjemność i lotu i skok będzie z tego zadowolony. W dwóch pierwszych skokach skup się tylko i wyłącznie na lądowaniu. Na tym, żeby dobrze wylądować, nisko na nogach, ugiąć kolano. A potem będziemy myśleć nad odbiciem, bo potem już to będzie automat. Przynajmniej powinien być. Wyższej? No, dwie wyżej powiem. To są najgorsze kontuzje. Tam gdzieś ty się teraz wywrócił. Obojczyki,
Takie rzeczy to jest to, co on zrobił teraz. Wydaje ci się, już wydaje, że stoisz, a ty jeszcze nie stanąłeś, nie? No, i wiesz, i nagle do... trochę i leci. No trzeba do momentu, jak odpinasz narty, trzeba być pełnym, skoncentrowanym. Tak. Będzie coś z tego? Kariery jakiejś takiej międzynarodowej znaczącej nie zrobisz. Ja to idę. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię seniorów, natomiast dla siebie, dla przyjemności, dla satysfakcji, myślę, że przy spokojnym treningu jesteś w stanie te 40 metrów spokojnie skoczyć. Ile to czasu zajmuje? Z wysokiego rozbiegu na skali tym 40 metrów to cię nie będzie problemu. Na 40 czy na? Na 40. Do zimy może zdążysz. Mi też chwilę zajęło do osiągnięcia 40 metrów. Skoczyłem tyle w Harachowie w 2018 roku, bodajże to było 44 metry. A pierwszy raz skokówki na nogach miałem w 2016 roku na skoczni w Wiśle Centrum. Teraz już po 6 latach moja życiówka to 59,5 metra. No oprócz tego skakałem na kilku dziewięćdziesiątkach, takich jak Harachow, Predatco, Zakopane i Szczyrk. Mam za sobą udział w Lotos Cup, kilka medali z Mistrzostw Świata Weteranów. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko zaczęło się tutaj, na tej skoczni narudzkiej, na K15. Mają po kilkanaście lat wielki zapał i chęci. W Łodzi, na Rudzkiej Górze, młodzi fani skoków wybudowali prawdziwą skocznię narciarską. Historia tego miejsca sięga lat 60., kiedy to na górce usypanej z gruzów, śmieci, z ziemi powstała skocznia narciarska. Zaprojektował ją pan Edmund Boroński. W roku 69 było otwarcie, ale niestety w latach 80 obiekt podupadał. Postanowiłem odszukać tą skocznię, o której gdzieś tam pisało na internecie, i doprowadzić ją do stanu używalności. Za ponad godzinę na olimpiadzie w Vancouver będzie skakał Adam Małysz. W Łodzi emocje narciarskie będzie można przeżywać też na żywo, w czasie pierwszych mistrzostw Polski Środkowej w skokach narciarskich. Ta na razie nikomu nieznana impreza to efekt pracy i pasji kilku nastolatków z Łodzi i okolic. Nie tylko wyremontowali skocznię na Rudzkiej Górze, ale też zorganizowali pierwsze profesjonalne mistrzostwa amatorów. Zeszli się ludzie z okolicy. Pamiętam, że tutaj był DJ, była muzyka, było głośno, więc ludzie przychodzili. Było to dla nich jakieś wydarzenie. Część ludzi jeszcze pamiętała, jak tu kiedyś były skoki. Nikt z nas w ogóle nie oczekiwał, że to może się tak rozwinąć, że będzie sekcja, że będą narty do skoków, że będzie to wyglądało na tyle profesjonalnie, że teraz mamy licencję, startujemy w zawodach, jesteśmy dosyć znaną grupą, rozpoznawalną. Jeżdżąc na zawody do Czech, do Niemiec, do Włoch, Słowenii, klimat zawodów lokalnych, takich dla amatorów, dla skoczków, którzy nie są profesjonalistami, jest świetny. Naprawdę czuć tą atmosferę, zabawę. Natomiast w Polsce za bardzo tego nie mam. Lęk przed tym, żeby robić to hobbystycznie, i my próbujemy to właśnie przełamać, więc doceniamy każde inicjatywy w Polsce, które się odbywają, jakieś zawody w kategorii open dla amatorów, i szkoda, że jest tego tak mało. Dość dużo ludzi się śmieje, że skoki narciarskie to taka dyscyplina dla garstki ludzi i nie ma żadnego amatorskiego przełożenia.
na jednak jest. W tym roku także wprowadzamy licencje amatorskie, które troszeczkę z tą sprawę bardziej zorganizują. Nie powiemy, że chcemy być tak duzi jak piłka nożna czy jak tenis, ale to jest pierwszy krok i tutaj skoki narciarskie będą postawione na równi wraz z biegami czy z narciarstwem alpejskim, no bo w narciarstwie alpejskim amator też jedzie ponad 100 na godzinę po ciężkich trasach. No, w skokach leci, to ta różnica. Jestem przekonany, że to jest dobry krok, żeby rozwijać nie tylko ten sport wyczynowy, ale schodzić w dół. To nie tylko sport dzieci i młodzieży, ale też ta zabawa, bo jak wszyscy wiemy, sport amatorski buduje sport wyczynowy i w drugą stronę. Drewienko się tu malowało. No. Nie na ten kolor, co trzeba. Ten element jeszcze nad X-em pomaluj. Tylko że muszę się minąć znowuż o długość tego druta, bo tam wyszły pierwsze, to tamte troszkę niżej. No i tam wzmocnimy znowu na krzyż. Współpraca z PZPN-em nam się bardzo dobrze układa. Odkąd zaczęła się Małuszomania, mam wrażenie, że nasze zawody są największą taką imprezą dla amatorów. Przyjeżdża do nas już ponad 50 uczestników. Mamy 4 kategorie, kategorie open, nadnieskokowych, kobiet, juniorów, także nagrody są coraz większe. Inicjatywa godna uwagi i warta polecenia dla każdego, nie tylko tego, kto interesuje się skokami, ale w sumie dla wszystkich, bo tutaj każdy da radę skoczyć i każdy da radę się dobrze bawić. Takie zawody są bardzo potrzebne. Sam się zacząłem zastanawiać, czy też nie spróbować czegoś podobnego zorganizować. Wszystkich, którzy dopiero przyjechali, a chcieliby dzisiaj skakać, zapraszamy do biura zawodów. Widać, ile mamy kibiców, ile było zawodników, wielu zawodników skaczących na bardzo wysokim poziomie, 7 metrów, 7,5, także nie spodziewałem się. Cała dziesiątka w zasadzie od 7 metrów wzwyż, także naprawdę poziom kosmos. Skoków amatorów, Zielbosz, ja się bardzo cieszę, że na fali Małyszomanii skoki stały się tak popularne. Nie tylko te profesjonalne u dzieci, ale również u amatorów. I coraz więcej amatorów skacze, coraz więcej powstaje małych skoczni, gdzie te skoki gdzieś tam się pojawiają. Za niedługo otwieramy skocznię w Kielcach. Mam nadzieję, że tam też nie tylko amatorzy, ale również dzieciaki się pojawią. Ale wracając do amatorów, to ja słyszałem, że ty też gdzieś tam próbujesz skakać. Jak ci idzie? Słyszałem, że ty też rekord Belgii jakiś tam próbujesz skoczyć. Czy już skoczyłeś? 17:40, rozpoczynamy pierwszą serię oceniania.
Tylko ręce przytrzymaj. Ze skoku na skok lepiej. Teraz wiesz. Jeden element zrobisz, kolejny czasem się zapomni tak jakby. Ale dobrze, tak idzie, widać, że coraz lepiej. Nogi, nie? Zaczynasz odbicie w taki sposób. I noga ci trochę wjeżdża, tak? I nie możesz jej doprostować. Zacznij od pchania tutaj. Samą nogą, rozumiesz? Tak. Myślisz na swój nerwach. Wtedy będzie full bajer. Tak, na full. Dobra. Uśmiechnij się. Tutaj, do kamery. Proszę państwa. Jedź! No! Cóż to był za skok! Ale gleba niestety. Zaraz to zrealizujemy. Nie myślałem o tym zupełnie. Wtedy to już będzie, chłopie, 20 metrów. Ja ci powiem tak, bo skakałeś w Bystrej, imitację łapał cię Turnbichler, więc nie ma co się szczypać, idziemy na 40 od razu. Szczytujesz? No gotowy jesteś, Michał, śmiało. Trochę więcej belek, tam jest trochę łagodniejszy profil, mi się wydaje, więc tam bez problemu pójdziesz, jesteś na to gotowy. No jest. Można zapinać, że trzeba zmieniać. Na ugiętych, kucnąć. Ma pecha, nie? Pierwszy skok się by rozwiało. A zaraz siądzie. Boi się czy się nie boi? Trochę się boi. Jedź! Odważnie! No, pierwszy skok fajnie. Jak chłopie na skok, na próbę to elegancko. Ale no, teraz już normalnie daj sobie belkę wyżej. Unoś się do kierunku. Trochę lepiej. Ze skoku na skok. Prawe już ma obcykaną. Bardzo dobrze. Pięknięta. Nie trzymała zupełnie i się zorientowałem, bo w ostatnim momencie, bo już miałem przypiętą nartę, no i wypadła kostka, nie zauważyłem tego. I tylko patrzę, o kurde. Więc koniec. Najlepsza w skocie to jest 70. Tak, dokładnie, zgodzę się. Tak? Tak, musisz na 25 belkę iść i tak musisz czuć tą prędkość, musisz się po prostu przyzwyczaić, pójdziesz tak z 10, to będziesz czuł tą prędkość. Nie musisz latać od razu daleko, po prostu asekuracyjnie, żeby się przyzwyczaić do tej skoczni, jak to jest, przyciążenie i tak dalej. Potem będziesz się bardziej wczuwał i coraz dalej będziesz na to coraz bliżej. Będziesz się krok po kroku, jak na debiut na 40 chyba okej, okay, nie? Ty robisz bardzo dobre kroki, bardzo dalekie. No i jak pójdziesz 25 i będziesz tak skakał pod tą trzecią, może drugą i pół linię, to na 70 możesz spokojnie iść. Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki, chłopaki. Do zobaczenia. Do zobaczenia i powodzenia. Tych mielu, tych młodych słuchaj, bo ci dobrze mówią. Daj sobie belkę wyżej, kilka do góry i jazda. Dzisiaj ten dzień? No dzisiaj ten dzień, no musisz, wiesz, no skoki polegają na przełamywaniu się. Dajesz kilka belek w górę, poczujesz prędkość, to może na 70 pójdziemy, jak się będziesz dobrze czuł. Dzisiaj, Chmielu, stawiamy wszystko na jedną kartę.
Około 3-5! Nie wiem, czy jest rekord Belgii, ale jest mój własny. I to chyba najważniejsze w tym wszystkim. Tylko kombinezon się trochę pobrudził. 36 było, zmierzyłem, więc metra ci zabrakło. No to co, teraz dawaj na 70, chociaż zobaczysz, czy dasz rady, czy nie. Ta skocznia jest niewiele większa niż 40. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem mały i skakałem jeszcze na 40, to jak polewanie torów zepsuło się, bo zamarzło, to już był właśnie tak październik jakoś. Też mnie trener chciał wziąć na tą skocznię na 70, bo no, jechało tak samo jak na 40, taka sama była prędkość. Więc niewiele się różni. Jak poszedłem, no to rzeczywiście trochę dłuższy jest zeskok, rozbieg delikatnie, ale jeśli się idzie zniszczyć belki, to jest prawie to samo. Yeah.